Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejną rozmowę, a ze mną na antenie Telewizji Republika jest profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, od dzisiaj nie tylko galerie handlowe, ale również galerie sztuki i muzea są otwarte. Pochwala pan decyzję rządu? Nie jest to może najlepszy moment, dlatego że nie ma spadku, jest stabilizacja na pewnym poziomie, ale to jest równoważenie kilku różnych elementów. Z jednej strony oddziaływanie, żeby było, musi być skuteczne, więc musi spotykać się z pozytywnym odzewem. W związku z tym rozumiem, że się uwalnia pewne obostrzenia. Mimo że spadek, który był obserwowany, został wyhamowany na poziomie powiedzmy 5000. Z drugiej strony jest to zawsze ryzyko związane z faktem, że jeżeli ci, którzy pójdą do tych miejsc, zachowają się niewłaściwie, może nam nagle ruszyć do przodu. A szczepienia jeszcze nie mają charakteru masowego, zabezpieczającego. Jest tak niewielki odsetek, że to ma tylko wpływ indywidualny. Panie profesorze, na pewno słyszał pan o takich sytuacjach, kiedy to widział pan też takie przypadki w mediach, na pewno media pokazywały, że na przykład w tych zamkniętych miejscach, czyli restauracjach, hotelach i klubach, jednak prowadzona jest działalność. Czy te kluby, szczególnie te kluby, do których wybierają się młode osoby, to jest w tym momencie zagrożenie, czy nie? No, w zależności od zachowania tych osób, ale z tego, co widziałem, to jednak jest. Jest tam jakakolwiek mowa o przestrzeganiu zasad? Mowa jest, tylko zasady nie są do końca przestrzegane. No właśnie. Więc porozmawiajmy też o tym. Mamy sytuację taką, że ruszyły w Polsce szczepienia. Dzisiaj kolejne 320 tysięcy szczepionek przybędzie do Polski. W takim tempie uważa pan, że do końca, no załóżmy, do czerwca będziemy już po pandemii, czy jeszcze nie? Jeżeli będzie 320 w ciągu tygodnia, to można z tego zaszczepić 160 tysięcy ludzi. Populacja liczy mniej więcej 38 milionów, niecałe. Z tego do szczepienia przewiduje się około 32 milionów. Łatwo policzyć, że w takim wypadku to do czerwca na pewno nie osiągniemy poziomu 60-70%, co miałoby istotny wpływ. A ten właśnie poziom 60-70% byłby tym poziomem, który pozwoliłby nam na powrót już do takiej 100% normalności? Do 100% może nie, ale byłby już wpływający istotnie na szerzenie się choroby. Czyli hamujący po prostu szerzenie się choroby i można by było w pewien sposób oddziaływać na całe środowisko ludzkie, tak że ograniczenia nie musiałyby być aż tak mocno restrykcyjne. Panie profesorze, mamy taki moment, że no właśnie już rok zaraz, kiedy pandemia w Polsce się pojawiła. Czy przez ten rok myśmy się nauczyli większej dyscypliny, kiedy pan patrzy na nasze społeczeństwo, czy jednak nie? Największa dyscyplina była na początku, kiedy wszyscy się bali. Potem część zastosowała psychologiczną metodę wybierania i albo zakwestionowała samą pandemię, albo wagę pandemii, uważając, że są rzeczy ważniejsze niż cała pandemia. Nie jest... I to jest problem. Mhm. A co jest dzisiaj największym problemem w tej walce, jeśli chodzi o walkę z pandemią, o nasze społeczeństwo? No, największym problemem to jest brak odpowiednich dostaw, ponieważ system został przygotowany do szczepienia znacznie większych ilości ludzi, a dostawy są takie, że limitują po prostu możliwość realizacji tego programu. Z drugiej strony no, zniecierpliwienie określonych grup, które dążą za wszelką cenę i
umówmy się w sposób dość egoistyczny do rozwiązania własnych problemów kosztem reszty. Panie profesorze, dzisiaj, kiedy patrzymy na to, jak postępuje ta pandemia, to możemy powiedzieć, że ona właściwie już nie postępuje w Polsce, bo te wyniki, no właśnie te wyniki, jeśli chodzi o zakażenia, jak na razie nie przekraczają na przykład 10 tysięcy albo 20 tysięcy, tak jak było tak momentami. No, ale pamiętajmy, że to było, przekroczenie było wpływem pewnego rozluźnienia w pewnym momencie i dopiero wprowadzenie dość ostrych restrykcji zahamowało to. Teraz jest dążenie do poluzowania. Oczywiście to jest trochę metodą prób i błędów. Jeżeli jakieś zjawisko spowoduje wzrost, to natychmiast ta restrykcja zostanie przywrócona. Nie łudźmy się. Stąd to również prośba do wszystkich, żeby nie nadużywali korzystania ze zniesienia restrykcji. Mm-hmm. Czyli jednak powinniśmy sobie podarować muzea, galerie i galerie handlowe? Niekoniecznie. Powinniśmy sobie uświadomić, że pobyt w muzeum jako takim nie jest ryzykiem, ale nasze zachowanie, kiedy my sobie będziemy po muzeum umawiali się jeszcze na spotkania towarzyskie i inne historie, żeby się podzielić naszymi wrażeniami, już może być ryzykowne. Panie profesorze, dzisiaj dostajemy takie informacje, że kolejne firmy będą chciały wprowadzać i będą wprowadzały na rynek swoją szczepionkę, natomiast te szczepionki, tak jak też się dowiadujemy, nie będą odpowiednie dla wszystkich. Na przykład jedna z kolejnych firm, no właśnie tutaj są takie pewne wątpliwości, że szczepionka tej firmy akurat powinna być dystrybuowana wśród osób do 55 roku życia. Dlaczego? Tutaj to jest pewna sytuacja, która powoduje, że mamy problemy. Dopuszcza się każdą szczepionkę tak, jak była badana w trakcie trzeciej fazy. Jeżeli liczebność grupy była zbyt niska, niektórzy będą kwestionowali skuteczność szczepionki w tej fazie. Zresztą nikt nie ma na przykład szczepionki dla osób poniżej 18 roku życia, ponieważ są to osoby, które nie mogą się zgłaszać na ochotnika do badania. Czy szczepionki są w tej grupie skuteczne? Prawdopodobnie tak. Dalej to są już tak zwane rozwiązania wewnętrzne, czy dopuszczenia są, czy nie. Trochę w to zawsze będzie wchodziło polityki i różnych oddziaływań. Ale umówmy się, że jeżeli szczepionka jest skuteczna, to oparte o tą samą strukturę szczepionki powinny być skuteczne w takim samym zakresie. To porozmawiajmy jeszcze o tych przeciwwskazaniach. Są osoby, które chcą przyjąć szczepionkę, ale na przykład mają właśnie alergię, o której też wcześniej mówiliśmy w wielu naszych programach. Mają różne choroby. Czy są jakieś takie konkretne przeciwwskazania, kiedy lekarz powie, nie, pani w tym momencie nie może przyjąć szczepionki? Praktycznie wszystkie dopuszczone szczepionki to są szczepionki zabite. Czyli szczepionki, które nie stwarzają ryzyka namnażania się wewnątrz organizmu zaszczepionej osoby. Pojawia się jeden problem, oczywiście ten podstawowy, merytoryczny, niestosowania tam, gdzie nie badano, to raz, a dwa, problem ostrożności. Dlatego jest badanie lekarskie. Dość dużo się mówiło o reakcji anafilaktycznej. Na 1 800 000 osób wystąpiło 20 kilka takich zdarzeń, co w sumie daje w skali rocznej 0,8 na 10 tysięcy, podczas gdy samo zjawisko występuje mniej więcej z tą samą częstotliwością w populacji. W zależności od tego, kto interpretuje, jeden powie, że istnieje zagrożenie, a drugi powie, że nie ma zagrożenia, bo częstość jest taka sama jak populacyjna. I to jest generalny problem. Panie profesorze, wokół szczepionki powstają też różne mity, różne, no właśnie, historie. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście osoba, która jest w trakcie przeziębienia, ma podwyższoną temperaturę, nie może przyjąć szczepionki?
Tu nie chodzi o szczepionkę. Tutaj bardziej chodzi o to, czy ta szczepionka uodporni tą osobę. W wielu przypadkach, jeżeli mamy do czynienia z wektorowymi, one są do podania ludziom zdrowym. Jeżeli ta osoba ma jakiekolwiek zaburzenia, czy temperaturowe, czy zaangażowanie układu odpornościowego w co innego, może się okazać, że szczepionka nie jest tak skuteczna, jak powinna być. Czyli w takim razie powinniśmy, no to, to lekarz w takim razie decyduje, tak? W momencie, kiedy idziemy na to tak, szczepionkę. Dlatego właśnie jest niezbędne badanie lekarskie przed szczepieniem. Żeby uniknąć sytuacji, gdzie nie z winy szczepionki, tylko po prostu danej sytuacji szczepionka okazuje się nieskuteczna w większym odsetku niż było to ocenione w badaniu. No i muszę też zapytać, dzisiaj szczepienia to jest również temat, który podejmujemy na przykład w trakcie obiadu przy rodzinnym stole w niedzielę. Są zwolennicy i są przeciwnicy. Czy jak rozmawiać z przeciwnikami? Czy rzeczywiście oni mają trochę racji? No już, już pomijam nawet tę historię, że są wszczepiane chipy przez szczepionki, ale że te szczepienia mogą nam zagrozić. W zasadzie, jeżeli sobie porównamy w tej chwili liczbę zgonów na skutek szczepienia z liczbą zgonów na skutek choroby, to nie mamy w ogóle o czym dyskutować. Tu pewne mity również powstają, bo musimy sobie uświadomić, że jeżeli dziennie w Warszawie umiera 50 osób, i po szczepieniu też będzie umierało 50 osób, bo to nie jest szczepionka na nieśmiertelność, tylko szczepionka na COVID. Różnica będzie taka, że jeżeli wyszczepimy populację Warszawy, to umrze 50 osób zaszczepionych. No właśnie, i teraz jeszcze informacja, jeśli chodzi o Polaków, którzy pracują nad szczepionką. Nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2, która zdrowym osobom miałaby nam zapewnić odporność, pracujemy, a już zakażonym zastąpić terapię. Pracuje zespół profesora Andrzeja Mackiewicza z Poznania. Nasza szczepionka działa podobnie do samego wirusa, po to, by go zniszczyć w organizmie, mówi naukowiec w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Panie profesorze, czy Polacy będą mieli własną szczepionkę? Jak pan uważa? Jest to możliwe. Najprostszą formę szczepionki można otrzymać, namnażając wirusa w hodowli i po zabiciu stosowaniu jako szczepionka. W tej chwili na świecie jest testowanych w badaniach klinicznych ponad 67 szczepionek. Praktycznie każdy poważniejszy kraj próbuje testować swoją. Niektóre oczywiście się wycofują z różnych powodów, albo zbyt niskiej skuteczności, albo zjawiska, które wystąpiło w Australii, że podany preparat miał na skutek mimikry uboczny efekt, niezdrowotny, tylko indukował przeciwciała reagujące krzyżowo z HIV, ale nie chroniące, broń Panie Boże, bo wtedy by była rewelacja. I w takiej sytuacji użycie takiej szczepionki wyłożyłoby diagnostykę przypadków AIDS. Dzieją się różne rzeczy. Każdą szczepionkę można ocenić dopiero po trzeciej fazie. Bardzo panu profesorowi dziękuję za ten komentarz. Zdrowia życzę. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, był państwa i moim gościem. Dobrego dnia panu życzę. Wzajemnie dziękuję. A już za chwilę wracamy i za chwilę będziemy właśnie rozmawiać o tym, gdzie warto pójść, bo na przykład otworzyły się pewne miejsca, ale z zachowaniem rozsądku, drodzy państwo. Do zobaczenia.